Witajcie kochani, Kuba Midel i jego Akademia. Szkoła biznesu nieco inna niż wszystkie inne. Ciąg dalszy wideobloga, ciąg dalszy naszej układanki, jak to poskładać te wszystkie nasze życiowe puzzle, żeby ten nasz fundament psychiczno-finansowy był coraz trwalszy. Dzisiaj będzie lekcja o łukach. Witam Was na tej mojej inwestycji. Część osób mówi, że super, część osób, że bez sensu. Natomiast działkę udało się sfinansować. Zostało jeszcze 7,5 roku kredytu, a liczę na to, że jakiś inwestor i tak przyjdzie, może nawet w to lato i to po prostu kupi. Stoimy sobie przy resztkę jakiegoś muru. Tam z tyłu jest cenna dla mnie rzecz, ale chcę Wam pokazać, że częścią mojego zadania będzie nieco Wasz system jakichś może błędnych biznesowych wartości po prostu zburzyć, żeby pewne rzeczy zbudować od początku. Zobaczcie, że często mur, który wydaje się bardzo stabilny, jest niestety niestabilny. Dzisiaj wracamy do łuków. Zapraszam Cię, Piotrze, opowiem Wam historię i tu jeszcze na karteczce sobie napisałem jedną z ważniejszych sentencji, jaka przyświecała mi przy budowie dwóch firm, które się udało, przy wszystkich inwestycjach w nieruchomości, lepszych czy gorszych, ale które i tak są później się finalnie spięły. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale doskonale pamiętam te słowa. Człowiek ma w życiu albo wyniki, albo wymówki. Zrobiłbym to następnym razem, jeszcze nie, już nie, za późno, za wcześnie, gdybym miał, miałem mieć, mieli przywieźć, mieli kupić, bo tamten to, bo tamten tamto, to nie jest jeszcze dobry moment, to już nie jest dobry moment, to za drogie, to za tanie, to się nie opłaca. Za dużo wymówek, za mało działania. Kiedy był taki wykładzik drobny z tego sportu w moim życiu, pokazałem Wam dwa łuki. Ach, przepraszam. Taki łuk plastikowy, zabawkowy, dziecięcy, wcale niezły, ale bywają łuki po prostu solidniejsze, trwalsze. Kto jest jakim łukiem, to już nie moja sprawa. Sami się oceniajcie. Natomiast chcę Wam pokazać, że istnieją jeszcze kompromisy, bo ten łuk plastikowy, malutki, kojarzy mi się z człowiekiem, czy z osobowością, która dopiero zaczyna swoją drogę, która potrafi całkiem nieźle wystrzelić, ale jeszcze ten kręgosłup finansowy jest słaby. Ten drugi łuk za 80 zł z Decathlonu to jest, uważam, taki dobry młody wilk, który już się wzmocnił, który już ma 25, 30, może 35 lat. Potrafi daleko wystrzelić. Strzały ma raz lepszą, raz słabszą, ale to są dwie cechy osobowości. Ja Wam chcę pokazać, na jakim ja jestem w tej chwili etapie i jakiego etapu Wam życzę. Ano takiego, że ten sklep przysłali mi z zabawkowego. Ten sklep kupiłem w Decathlonie. Natomiast przedsiębiorca to jest ktoś taki, kto potrafi zrobić coś z niczego. W przypadku restauracji no nie trzeba budować kamienicy, nie trzeba być producentem garnków, nie trzeba być nawet kucharzem. O, przewróciliśmy mur do końca. Oby poleciał w lewo. A to zaraz zobaczymy. Słuchajcie, dobry film, jest nawet wart BMW 7, na szczęście używane. Wróćmy do łuku. Mamy tutaj takie atrybuciki. Jest parę moich drzewek, więc myślę, że jedno dla dobrej edukacji możemy poświęcić. Nie robiłem tego wiele lat. Ale chcę Wam powiedzieć, że jeżeli nie macie pieniędzy na dany biznes, to warto pożyczyć narzędzia. Warto być może nawet pożyczyć jakąś kwotę drobną i sprawdzić, czy Wasz pomysł po prostu zafunkcjonuje. Czasem drobne narzędzie
może być pomocne. Tu jest scyzoryk, który bardziej na wyjazdach korzystam z tego ostrza. Dzisiaj skorzystamy z tego ostrza. Jeżeli nie stać Was na zakup narzędzi, zakup swojej pierwszej strzały, swojego pomysłu na biznes, to nie musi być droga franczyza Andremo, z której się śmiejecie, ale jeszcze chwilka. Natomiast myślę, że w ciągu paru tygodni, paru miesięcy, tu oczywiście jest metafora z tymi łukami. W życiu niestety, zanim wystrzelicie pierwszą strzałę, no odrobinkę trzeba się napracować. Tutaj nie wiem, gdzie jest początek, więc ala Aleksander Macedoński rozwiążemy ten węzeł gordyjski szybciej. Zobaczymy tylko, czy... Nie ma co się certolić. Chcę wam pokazać, jak niewiele trzeba, żeby może nie być mega łukiem z Decathlonu, żeby może nie być Rambo, żeby nie być inwestorem giełdowym, żeby nie mieć od razu 30 lokali pod wynajem, ale można za pomocą prostych narzędzi, odrobiny chęci, zbudować sobie chociaż namiastkę waszego biznesu. Tutaj myślę o wszelkiego rodzaju pośrednictwie. Przecież nie trzeba być towarzystwem ubezpieczeniowym, żeby sprzedawać polisy na życie. Nie trzeba być właścicielem restauracji, żeby na przykład podpisać z kimś umowę cateringową na dostawę. I nie wiem, ile tamto minut nagrywaliśmy, ale zobaczcie, że mamy trzy rodzaje łuków. Mówiliśmy o tym. Ten łuk powstał na waszych oczach po 25 latach niepraktykowania robienia łuków, od jakichś wycieczek do dziadka na wieś i zabawy w te rzeczy. Natomiast zobaczcie, że niezależnie jakim łukiem jesteście, niezależnie jaki macie pomysł na biznes, o, tu mój otwieracz do wina, niezależnie co wam będą mówić ludzie z jakiegokolwiek działania, nawet które wydaje się niektórym prymitywne, proste, głupie, które nie ma szans powodzenia, można wystrzelić. Jeżeli nawet śmieją się z Was, że jesteście słabi, niewykształceni, nie macie pieniędzy, wyglądacie jak dzieci, to zobaczcie, że i tak ten łuk potrafi wystrzelić. Nie ma się czego wstydzić. To są wasze pierwsze kroki. Jeżeli macie dziecinny pomysł, ale nieco większą cięciwę, nieco mocniejszą tutaj, nieco mocniejszy sznur, może pomysł nie wypalić wcale, a może nawet słaby pomysł wdrożycie tak w życie, no niestety. Okazuje się, że ta zasada w tą stronę nie działa. Druga rzecz, uważam, że ktoś, tak jak wam mówiłem już w tym filmie sportowym, jeżeli ktoś już swoje przepracował i to zobaczcie, jak obserwują was na przykład rodzice, którzy są przedsiębiorcami czy starsi koledzy, oni już mniej więcej wiedzą, co się zadzieje. Zobacz, Piotrze, jak działa łuk sensowniejszy. Nie wiem, czy uda mi się oczywiście to wystrzelić, ale poleciał, nie wiem, 20 razy dalej niż strzałka z tego łuku. I trzeci typ ludzi, których bardzo podziwiam, to są ludzie, którzy może nie mają pieniędzy na lepszy łuk, może czują się silniejszy niż ten łuk śmieszny, ale robią coś po prostu z niczego i niestety strzała była za ciężka. O kurde. Poleciało najdalej. Zobaczcie, jak działa łuk prowadzącego akademię. Aż nie wierzyłem. Patrz, patrz. Czyli kochani, na pozór coś, co przed chwilką jeszcze sobie rosło. Myślę, że tam jest dużo tych haszczy. Także przyroda nie ucierpi. Ale na pozór słaby łuk
Natomiast zasięg najlepszy i strzała się jeszcze wbiła. Dlatego to akurat zbieg okoliczności, tam jedna strzałka wypaliła, druga nie. Ale w tej mojej akademii będę chciał wrócić do początku. Będę chciał wrócić do tego, żeby wasz system wartości, zwłaszcza biznesowych, lekko podburzyć, a na nim zbudować silny fundament. Będę chciał, żebyście dotknęli ziemi. Będę chciał, żebyście poszli sobie na wycieczkę do parku. Będę chciał, żebyśmy, tak, nie wiem, może się uda to szkolenie w Chorwacji, w trakcie majówki wzięli sobie łódź, pobyli sobie na wodzie, gdzie nie widać nic oprócz horyzontu. Natomiast wracamy do korzeni i budujemy własne biznesy, własne życie. Tą metaforą łukową bardzo Wam dziękuję. Kończymy kolejny odcinek. Otwierajcie oczy, otwierajcie swoje firmy, otwierajcie swoje głowy. Tego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!